Cześć, cześć. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie w nowej recenzji. Jak już widzicie, będzie to recenzja Czaru Marownika na 2023 rok, z czego się bardzo cieszę. Jest to współpraca, jest to wymiana barterowa, czyli dostałam egzemplarz za to, żeby się z nim zapoznać i przedstawić Wam swoją opinię, co zresztą co roku robię od wielu już lat. Te czaromarowniki były różne, była przerwa czaromarownikowa nawet. Teraz ukazują się w takiej nie tyle podobnej szacie graficznej, co w podobnym stylu, bym powiedziała, ale mam wrażenie, że co rok ta okładka jest piękniejsza. Czaromarownik jest kalendarzem magicznym, przede wszystkim kalendarzem, no i oczywiście w takich rytmach magicznych, to na pewno. Już od jakiegoś czasu ukazuje się w takiej formie miękko-okładkowej, co jest bardzo fajne. Pamiętam czaromarownik taki mniejszy, w twardej oprawie. No naprawdę, wiecie, stara wiedźma wiele przeszła, wiele widziała. Natomiast od jakiegoś czasu jest już w tej miękkiej oprawie. Ja nie wiem, jak się fachowo nazywa materiał, ale to jest ten taki, że on jest jak welwet. Zresztą wy wiecie, że ja to uwielbiam, zawsze zwracam uwagę na to, czy jest to takie mięciusie i takie smoothie, takie po prostu jakby było pięknie przemielone, uwielbiam. I również ma złocenia, tutaj akurat czerwienienia, widzicie jak się odbijają, o to ładnie akurat światło się odbija w tych no, złoceniach, ale koloru czerwonego. Tak przedstawia się okładka, tak wygląda tył i tu mamy od razu już, że to będzie magiczny rok, czyli dobrą afirmację. Z tego, co ja sobie zerknęłam do naszego czaromarownika, wydawnictwo kobiece. Tutaj z wydawnictwa kobiecego od czasu do czasu miewam współpracę z różnymi książkami, więc bardzo mnie to cieszy. Z tego, co sobie zerknęłam, w środku rozkład dni, jako dni, jest zupełnie podobny do poprzedniego roku. Odsuniemy jedną księgę, żeby lepiej pokazać drugą. Jest podobny do poprzedniego roku, natomiast treści w postaci krótkich artykulików magicznych. Oczywiście nie spodziewajcie się tutaj kabały, drzewa życia i rozgromienia rytuałów na części pierwsze. To jest kalendarz. Umówmy się, kalendarz. Ale właśnie w takiej fajnej, magicznej formie dla czarownicy, żeby można było w fajny sposób, nawet energetyczny, popatrzeć, mam mandale, mam kalendarz inny niż wszyscy. No i zaczynamy przeglądanie. A tutaj piękna, to się na pewno jakoś nazywa, ja oczywiście zapomniałam. Ta strona, która nie jest stroną, na której cokolwiek się znajduje, tylko jest tą wklejką taką, naprawdę to ładnie wygląda. Pięknie zaprojektowane graficznie. Ja teraz z Wami oglądam dokładnie, to się będę zachwycać albo ganić, także tak. Mi się podoba okładka. Mamy również takie zakładki tutaj, także zupełnie w porządku. Ja jeszcze nie wiem, czy każdy dostaje, ale ja dostałam taką naklejkę. Proszę bardzo. No i jest jedna zakładka, która nam pomaga być w danym dniu. No i pierwsza strona. Zauważcie, że tutaj te takie drobiazgi wyrysowane, to zupełnie w moim stylu. Jak dostajecie runy, jak dostajecie jakieś obrazki ode mnie, to bardzo często są właśnie takie łańcuszki gwiazdeczek i różnych dziwnych rzeczy. No, mamy stopkę, skrócony kalendarz na 2023 rok, co bywa pomocne, żeby po całym kalendarzu nie szukać. Objaśnienie znaczeń w kalendarzu, czyli jak się kształtują kolejne dni, że jest dzień, że jest miesiąc, że jest znak zodiaku, no dzień, tygodnia, wiadomo, i miesiąc. Także tutaj jest to pozaznaczane. To, co interesuje wiedźmy bardzo często, czyli pełnia kwadranów, trzecia kwadra, tak, znaki zodiaku, no i zaczynają się jakieś takie krótkie informacje. Tutaj akurat mamy tabele pełne magicznej wiedzy. I tabela taka. Dni, tygodnia i planety w rytuałach magicznych. Zarys rytuału, czyli jak powinien wyglądać rytuał. Księżyc w znakach zodiaku. Znaki zodiaku i ich główne atrybuty. Symbolika pełni księżyca. Czy są nazwy pełni księżyca? No są. Wiadomo, pełnia księżyca wilka to mamy styczniową, tak? Księżyc lodu w lutym, zasiewu albo ziaren, bo wiecie, nazwy są wymienne. Także tutaj pełni księżyca, potem mamy ptak.
Zwierzę, kolor, kwiat. Fajna w sumie tabela nawet do przepisania do księgi cieni. Jak zawsze w czaromarowniku jest horoskop ogólny dla poszczególnego znaku zodiaku na cały rok. Także, o proszę, szata graficzna jest tutaj dosyć ładna. Prognoza astrologiczna, dosyć krótka i kalendarium. Puste biegi księżyca, tak, co to jest. I zawsze przed miesiącem, no widzę, że podobnie jest jak w zeszłym roku, zawsze przed miesiącem mamy, kiedy mamy te kwadry, kiedy mamy nowe pełnie, kiedy mamy jakieś takie święta typu Dzień Dziadka, Dzień Babci tutaj jest. Także już od razu pierwszy wzrok. Tu mamy, niech tak się stanie, moje najważniejsze cele w tym miesiącu. Ja bym jeszcze dodała, a więc tak jest. No bo niech tak się stanie, to nie wiadomo kiedy. Znaczy wiadomo, bo w miesiącu. Puste biegi księżyca są wypisane. To jest dosyć pomocne. Ja Wam zawsze na kawie z wróżką podaję te puste biegi. Z tym, że no nie zawsze mamy okazję, żeby koniecznie na nie uważać, ale generalnie powinniśmy. No i magia nowego roku, bo 1 styczeń wiadomo. Dwie pierwsze strony to jest 30 i 31 grudnia. I 1 stycznia. I zobaczcie, że te strony wyglądają tak samo. Mamy ten taki planetarny, nazwijmy to, opis. Powinna być gdzieś również, tudzież kwadrunia. Tu księżyc przechodzi w ryby na przykład. Jest taki opis, tak? Także super. I tak wygląda ta strona kalendarzowa. I to jest jedyny zarzut, który ja posiadam do tego kalendarza, bo, ale nie dlatego, że jest to złe, tylko dlatego, że ja jestem rozpisywacz się wszelaki. I dla mnie, po pierwsze, ja w ogóle mam bardzo duże pismo i piszę piórem najczęściej, a jak nie, to grubymi takimi tam markerami, mazakami, żelopisami, jakkolwiek, ale ja mam duże pismo z rozmachem, więc żeby zmieścić się w tych kratkach, to znaczy kropkach w ogóle, bo są linie w kropki, ja Wam to podniosę do góry, to jest bardzo fajnie zrobione, tylko że kompletnie nie po mojemu. Ja tego kalendarza nie mogę używać do zapisków, mogę używać ewentualnie umówione spotkanie albo coś takiego, wiecie, drobnie zaznaczę, jeszcze wezmę jakiś cienki ołówek, ponieważ ja osobiście po prostu mam za mało miejsca. Dla mnie kalendarz, tak jak bullet journal, jeżeli używam, to często służy do, nie wiem, zapisania dekretu, który mi przyjdzie do głowy, zapisania zaklęcia, który mi przyjdzie do głowy. Tam się po prostu dzieje. Natomiast to jest systematyczny, porządny kalendarz dla osób, które nie są skrybami i koszałkami, opałkami. No, tak mam. Więc to jest dla mnie jedyna niedogodność. Natomiast no, kalendarz może być używany do tam spotkanie z Kasią, wyjazd na Malediwy, nie? Spokojnie. Albo do magicznych rzeczy typu rytuał nowiu, rytuał pełni, rytuał dla przodków, pełno jakichś innych rzeczy w międzyczasie. Dzisiaj wielbimy Hekatę, jutro coś. Także tutaj dla mnie jest to niedogodność. Natomiast ja mam sentyment do czaromarownika. Tak zwyczajnie. I to się zawsze tak zaczyna. Drobny artykulik, opis miesiąca i kolejne strony. I jeszcze, zobaczcie, w międzyczasie mamy różnego rodzaju takie króciutkie, magiczne wzmianki. I to jest to, co ja Wam zawsze powtarzam. To nie jest wiedza, książka na temat magii księżyca. To jest zaznaczenie na przykład magii księżyca albo podstawy tworzenia zaklęć. A do tego, jak poruszy nas ten temat, możemy sobie naprawdę zdobywać wiedzę na różne fronty. Jest to kalendarz magiczny, jest prześliczny. Dorota mówi, że jej się bardzo okładka podoba. Okładka, bo tamte 2023 jest fajne, tak. Ja w ogóle mam 2022, to Wam porównam. Czy musicie chwilę poczekać, wy wiecie, że te filmy nie muszą i podobają być. Mi się właśnie, że te czerwone punkty są takie lakierowane, a ten granat habrowy bym powiedziała, czy tam jak 2000, ty byś powiedziała, tego. 2022 też był śliczny. No, troszkę inny. Ale czcionka w środku jest ta sama. No, powiem Wam tak, tutaj, o, co my będziemy kryć? Mamy te same rzeczy, ale tak jak mówię, ta może ciutkę twardsza okładka,
niż ta. I chyba wolę tą lżejszą, to tak bym to powiedziała. Obie są te welwetowe. To nie jest twarda okładka, ona się wygina. Ale wolę te bardziej welwetowe. No też było piękne. Ja nawet, ja mam też czaromarowniki. Boże, te czaromarowniki jeszcze, słuchajcie, takie z zielonymi lutkami, takie, no... od lat robię recenzję tegoż kalendarza i nawet jeżeli nic w nim nie zapisuję, bo zdarza się takie i lata, akurat ten 22, to ja po prostu nie zapisywałam, ja nie wiem dlaczego. Nic. Zdarzają się takie lata? Bo my się miały chyba... Dwa miałyśmy, bo gdzieś dostałyśmy jeszcze. Coś tam było. No i tak poszło. I, I powiem szczerze, że ja tutaj lubię to jako kalendarz. Ale do krótkich notatek, bo tak jak mówię, dla mnie moje magiczne bullet journale, no, no siadam do dekretu, biorę od końca bullet journal, zapisuję, tak, ale tam mam kropki, tam mam miejsce, tam tworzę jakieś magiczne rysunki, ponieważ i owszem, czemu nie, więc jako kalendarz, tak, fajnie, że ktoś jeszcze, bo przecież i chłopcy mieli kalendarz i w ogóle, że ktoś jeszcze wydaje taki magiczny kalendarz, żeby nie było, że wiedźma musi nosić kalendarz nauczyciela, albo po prostu jakieś takie puste tylko z datą. Tu coś jest, tu jest, króciutkie artykuliki. No fajnie to jest wydane, to nie o wiedzę chodzi, to chodzi o to, żeby poczuć się, że mamy magiczną rzecz, że mamy magiczną rzecz. Także ja się cieszę, bo wydać kalendarz przez wydawnictwo, po mojemu, to jest trudna sprawa, bo nie wiadomo ile się sprzeda, a już za rok nie będzie, no nie poleży. Co? Ja mówię, to nie jest wcale taka łatwa sprawa. Nie, ale mówię, to nie poleży, no to zaraz będzie nieaktualne, tak? Także tak, i jak zwykle, jak co roku, bardzo mi się podoba, jak co roku fajnie, jak co roku jeden zarzut za mało, dla mnie miejsca do pisania, ale ludzie normalnie piszą, więc naprawdę, nawet jak są w pracy, to często, w ogóle ja marzyłbym się czaromarownik. Treść, wiecie, to jest fajnie, że magiczne, żeby te rysuneczki są, żeby na przykład było super więcej rysuneczków. Na początku, i fajne. I jedna strona na dzień. O, jedna strona na dzień, myślę, żebym się pomieściła. Oczywiście wtedy byłby cięższy, nieporęczny, wiadomo, wszystko ma swoje plusy i minusy. Także chciałam Wam przedstawić, jak to wygląda, żebyście się nie zdziwili. Jak ktoś ma kalendarz z 2022 roku, to dobrze będzie wiedział, z czym to się je. Ja jak co roku polecam, bo lubię. I tyle. Spodziewajcie się kolejnych recenzji, bo mam jeszcze książkę do zrecenzowania, jeszcze drugą książkę do zrecenzowania, jeszcze trzecią książkę do zrecenzowania. Trochę tego jest. Także będziemy się... Tylko no, książki to muszę już przeczytać, umówmy się, więc to nie jest, że jutro. A tu śliczny czaromarownik przed Wami. Także buziakuję Was bardzo mocno. Dziękuję za wysłuchanie. Bardzo chętnie poczytam w komentarzach Wasze opinie na ten temat. Co jest plusem, co minusem w tym kalendarzu, jeżeli macie z tego bądź z tamtego, z poprzedniego roku. Co jest plusem, co minusem, jak Wam się użytkuje. Także tutaj o interakcję proszę. No i co? Do zobaczenia w normalnych filmach. Buziakuję Was. Pa, pa.